Często goszczący w mediach ksiądz Wojciech Lemański odpowiedział biskupowi praskiemu, księdzu Henrykowi Hosserowi, który pozbawił go parafii w Jasienicy. Ksiądz Lemański będzie się odwoływać od tej decyzji do Watykanu. Oczywiście ma do tego prawo, niemniej musi pamiętać o jednej rzeczy. Ksiądz, przyjmując święcenia kapłańskie, ślubuje wierność i posłuszeństwo swojemu zwierzchnikowi, swojemu biskupowi. Trzeba pamiętać o tym, że Kościół jest instytucją hierarchiczną. Nie ma tam demokracji, nie jest to klub dyskusyjny, w którym każdy może mieć swoje zdanie i każde zdanie jest równoprawne. Może się to komuś podobać, może komuś się to nie podobać, ale funkcjonując w Kościele trzeba przyjąć takie reguły gry. Oczywiście nie należy potępiać zbyt szybko księdza Lemańskiego. Katolicy czy osoby wierzące powinny otoczyć go ciepłą myślą, modlitwą i pamiętać przede wszystkim o jednej rzeczy. Mówi on o jakimś poważnym konflikcie z arcybiskupem Hosserem. Wiemy o tym, że polscy biskupi zbyt często odgradzają się murem od swoich wiernych, ale również od swoich księży. Być może jest tak, że ordynariusz nie jest tutaj całkiem fair. Nie zmienia to jednak faktu, że ksiądz Lemański nie powinien aż tak upubliczniać tego konfliktu.